Panie Marszałku, Panowie Ministrowie, Wysoka Izbo. Przypadł mi w udziale zaszczyt zaprezentowania sprawozdania z prac Komisji Zdrowia zawartego w druku 600 o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, druk 489. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez jednostki służby zdrowia, a przede wszystkim zgłaszane przez polskich pacjentów zwracających uwagę na duże obciążenia biurokratyczne i utrudnienia związane z potwierdzaniem swoich praw do świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt ten wprowadza nowy sposób potwierdzania prawa pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez system bezpośredniego sprawdzania ich uprawnień przez świadczeniodawców w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Udostępnienie świadczeniodawcom przez NFZ elektronicznego interfejsu dającego możliwość potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej znacznie uprości i usprawni proces weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Marszałek Sejmu zgodnie z artykułem 37 ust. 1 i artykułem 40 ust. 1 regulaminu Sejmu w dniu 19 czerwca 2012 roku skierowała ten projekt do pierwszego czytania. Komisja Zdrowia po przeprowadzeniu pierwszego czytania w dniu 11 lipca przekazała projekt do dalszej pracy w podkomisji, która rozpatrywała projekt na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2012 roku. Komisja Zdrowia na kolejnym posiedzeniu w dniu 24 lipca bieżącego roku wysłuchała sprawozdania podkomisji i przeanalizowała przedłożony projekt rządowy wraz z uwagami podkomisji. W czasie pracy komisji zgłoszono 9 poprawek, które w zdecydowanej większości dotyczyły kwestii redakcyjno-legislacyjnych. Komisja przyjęła 8 poprawek, a jedną odrzuciła. Poprawka ta zgodnie z artykułem 43 ust. 3 regulaminu Sejmu została zgłoszona jako jedyny wniosek mniejszości. Projekt ustawy wraz z wnioskiem mniejszości jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Komisja zwraca się do Wysokiego Sejmu o uchwalenie załączonego sprawozdania projektu ustawy. Dziękuję bardzo za uwagę.